nasze pojazdy zabytkowe wojskowe. Proszę wszystkich Państwa, którzy są z dziećmi, żeby byli pewni, że dzieci trzymają za rękę. Żeby żadne dziecko nie podchodziło po ciężkie wojskowe pojazdy. One tutaj będą do oprawy śpiewania patriotycznego, które wieczorem w obecności Pana Prezydenta tutaj będzie. Dobrego dnia. Dziękujemy za komunikat. Staramy się teraz szybciej zakończyć to wszystko. Zapraszamy na laureatów, zwycięzców biegu numer 13. Ale okazuje się, że walka zbrojna to nie wszystko. Albo nie tylko walka z karabinem. Walka nie powinna na przykład kojarzyć tylko z karabinem. Otóż w 1918 roku na kongresie w Wersalu, kiedy była ustalane były granice Rzeczpospolitej, przewodniczący komitetu pan Roman Dmowski przedstawiał właśnie, jak te granice Polski miałyby wyglądać. I jak wiecie, w tej chwili jaki jest język najbardziej popularny, obcy? Oczywiście język angielski, a 100 lat temu językiem dyplomacji, najbardziej popularnym językiem na świecie był język francuski. Był język francuski. Oczywiście na tej konferencji pokojowej wszyscy rozmawiali w języku francuskim, tak? I przewodniczący Komitetu Narodowego, pan Roman Dmowski, mówił do wszystkich w języku polskim i korzystał. Oczywiście w takiej sytuacji, jak się korzysta z takiego powiedzia, się tutaj ukazywam, korzystał z tłumacza, tak? Który tłumaczył z języka polskiego na język francuski. Ale co się okazało? Się, że tłumacz bardzo źle tłumaczył, kiepsko tłumaczył. I wtedy przewodniczący zaczął mówić w języku francuskim. Proszę się stąd przesunąć. Tutaj musi być cały pasek wolny. Że chłopaki! Ej, tutaj, bo podjeżdżają. Ale wiemy wszyscy, że nie wystarczy mieć karabin, żeby walczyć o niepodległość, ale trzeba chodzić też. Gdzie trzeba chodzić? Trzeba chodzić do szkoły i się uczyć. I uczyć się języków obcych, bo być może w przyszłości wam się ten język przyda. No już przystępujemy do losowania. Mamy już tutaj urnę, mamy wszystkie głosy wszystkich uczestników. Ja jeszcze tak organizacyjnie powiem, że w tym roku uczestników było 1133. Gratulacje dla wszystkich, którzy wzięli udział w dzisiejszej imprezie. To proszę pomieszać wszystkie głosy, zamknąć oczy i zaczynamy losowanie. Zobaczymy kogo. Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie. Czy pierwszą nagrodę Słuchajcie, jeszcze jedno pytanie. Jaka nagroda teraz jest? Pierwszą. Dobrze, zaczynamy rowerem i kończymy rowerem, ok? Czyli tak, który rower? Dobrze. Już jest wylosowany czarny ten. Zaraz sprawdzimy, bo mam tu los wylosowany, był przed chwileczką. Amelia Piekarczyk. Kto tam się bawi? Weź to na to, żeby to nie pamiętać.